Dzień dobry, robimy test zawieszek Kamar 806. Teoretycznie mają wytrzymać 120 kg. Szafkę ważyliśmy tak w tym komplecie jak jest, 27,5 kg. Mamy 3 trelinki i 4 kostki brukowe, co razem daje 92,5 kg. Zgadza się. Co razem daje 120 kg równo. Więc pakujemy i sprawdzimy, co tam jak to. Drzwiczki się nie zamkną. Tam mów, jak będziesz coś widział, nie? Jest? Wszystko ok? Wszystko luks. Wszystko luks. Brakuje nam 8 kg. I teraz uwaga. Te 4 kostki. I mamy. Mamy równo 120 kg. Razem z francikiem. Jak się trzyma? Wygląda to całkiem nieźle, ale może do 8. Może jeszcze spróbujemy poregulować teraz. Tu mamy ile? Tu jest 10,5. Dokładam 10,5 kilo. To już mamy ile? 130,5, wtedy, tak? To już mamy nadwagę, no. To tu ja mam. Jest? I treblinkę jeszcze na górę, bo tu za mało. A to dobra, ważmy jedną. Jakąś może krótszą. No, łączy się jeszcze? Musi. Jest. 26,5. Czyli będzie razem 37. Ponad ten. 37 ponad wagę. Uciekaj, tak stąd. Uwaga. No i wisi. No i wisi. Co, dalej jedziemy? Ciekawe, kiedy puści. Jedziemy dalej. 26? 20. 25, 5, dobra, 8, niech będzie. Czyli mamy tutaj, mamy 157 kg. Przełożyłem tą treblinkę na górę. Treblinkę. Mamy plus 26 kilo i uwaga, będę uciekał zaraz. Gdzie jest pies? No nie spodziewałem się. Dobra, jeszcze mamy towar. Ile już mamy? No ile jeszcze? 26 doszło. Lecimy. Mamy 185 kg w tej chwili, razem z szafką, komplet, to co tu wisi. Dokładam kostki po 3 kg. Nie wiem, czy dokładać do środka. Kamyk gdzie leży. Gdzie wejdzie. Kamyk gdzie wejdzie, drzwiczki otworzymy. Dobra, uwaga tam. 188. 190. 1. 1. Weźmy sobie więcej. Sto 97. 97. I uwaga. 200. Jest 200. Przypomnę, że kołki są wkręcone w pustak, w szary pustak. Dwieście, tak? 200. 203. 203. Odejdę sobie kawałek na to pierdolić, nie? Braknie jeszcze. Jak zbraknie, to dokładamy trening. 203, 206. Kurczę, nie będzie tam wchodzić. 212. 12. 212. Tu mam jeszcze jakąś
dwie po 2,5 kilo. 217 będzie, tak? Tak, by. Jest 217 kg. Nic nie trzeszczy? Nawet? Dobra, dołożę trelin. No, ona miała 27-28, coś takiego. Około 27 kilo. Plus 27 254 kilo. Tak, czy 40? Nie, 254, no. 217 plus 27. 224 244. Ła. Lecimy dalej. Mamy 244 kilo w tej chwili. A weź zobacz, pokaż, że tam wisi w powietrzu. Podstawiliśmy paletę tylko po to, żeby sobie krzywdy nie zrobić, jakby spadała, żeby się nie rozsypało jakoś bardzo. Towar jest, zgadza się, jak było. Towar jest, jak był. Towar jest, jak było, dobra. Mamy dwie kostki po 3 kilo. Czyli 250. Będzie. 2,5 stówy. Fronty powoli zaczyna ocierać o paletę, ale... Nie ma tragedii. Jest 250. I dwie po 2,5 kilo. 255. No. To sobie jest 255 kilo. Kurde, się boję. 255. Uwaga, kolejne 5 kilo. 260. Jest tu trochę miejsca jeszcze. Tam się zmieści jedna, uwaga. Kolejne 5, czy walić trelinkę? Dawaj, tak trelinka już. Niech to się urwie w końcu. Ile? 255. 5. I trelinka 27 kg. 255. Uwaga. Nie. Ja uciekam. Coś tam trzeszczy, czy nie? Trzeszczy, tak. Coś trzeszczy. Słychać strzały. Słychać. Ale nie wiem, czy to płyta nie pęka po prostu na górze. Nie, bo ona jest wygięta już. No i słuchaj, na samej górze mamy 780 kg na wieńce. Zobacz, jak się wygiął. No widzę. Nie opiera się tam na coś? Nadal. Nie, nic się nie opiera jeszcze. Coś trzeszczy. Coś trzeszczy! Tymi kostkami może wykończymy to w końcu. Coś trzeszczy, zobacz, zawieszki tu już tak dobrze dostają po tyłku. Z drugiej strony będzie może lepiej widać. Uwaga, wykładam 5 kilo. Poczekaj, stanę dalej, żeby było widać, jak spada. Wykładam 5 kilo. No i jest 5 kilo. Wykładam następne 5. Trochę tu. Trochę tu. Pamiętasz, ile jest? Ile było? 255 i dołożyliśmy trelinkę 27. Obejrzymy sobie to, policzymy. Tak, będzie trzeba liczyć, bo już się zgubiłem. Czyli mamy... Ale już koło 300. O, 255, czyli mamy około 260-282 plus dychę w kostkach, 292 kilo. 292. Idę jeszcze kostki dobiorę do 300. I to chyba będzie tyle, co? Bo strach. Mamy to. Mamy? Jest przerwa, jest. Wisi. Mamy, tak? I mamy do 300, tak? Mamy 292 kilo. Teoretycznie, bo się trochę pogubiliśmy, ale tak mniej więcej. 292 kilo, nie ma tu gdzie pchać. Jedna 2,5, druga 2,5 i jedna 3 kilowa. 300 kilo. Jest 300 kilo, kołki
Fisher Duo Power 8x65. Jedna zawieszka jest na trzech sztukach, czyli łącznie mamy 6 kołków. Wkręty 6x80. Coś trzeszczy, coś słychać, ale nie ma tragedii. Tak, tu już wieniec za was wypycha. Zawieszka już wypycha wieniec. Z tej strony widać pod kostką. Próbuję to złapać. Widać. Z drugiej strony. Z drugiej strony też. Czyli generalnie to już chyba będzie koniec. Strasznie jeszcze tą drelinkę dorzucić, żeby zerwać. Chodzić, no. Będę uciekał z rodzica. To jest około 27 kg waży. Mamy 300. Podejrzewam, że wieniec. No już musi puścić teraz. Kładę i uciekam z razu. Trzeszczy, trzeszczy. Jest, mamy to, uciekam. Jest, posiła. To wyrywało, tutaj też zobacz, wyrywało. Czyli tak naprawdę, gdyby miała większy punkt mocowania, jakieś, nie wiem, dodatkowe wkręty, dłuższa czy coś, byłoby ok. Puściła płyta, nie puściły zawieszki. Puścił wieniec górny. Listwa się wygięła. No nieźle. No i to tyle. Dziękujemy za uwagę. Polecamy się na przyszłość.